Smażol, jak się w ogóle pracowało z dziećmi na planie? Ciężko się pracowało, wiesz? Bo temat był trudny, nie? Albo ja cię zapytam, jak się pracowało w takim temacie? Co? Ciężko, nie? Ciężko, bardzo ciężko. No właśnie. Oprócz tematu to jeszcze było to, że trzeba było nie spać, tak? Że dużo godzin czekania. W tym filmie kocham Michalinę. Znaczy nie, Zosię. No właśnie, i tak to się wszystko czasami przenosi na sytuacje prywatne. No, czego się dowiedziałeś teraz? Ja się dowiedziałem, że Polska nie była tak piękna jak dzisiaj. Chociaż dzisiaj wcale też nie jest piękna. Na politykę mnie nie weźmiesz, ale tak, masz rację. No, są słabsze punkty. No, dowiedziałeś się, że Polska nie była taka piękna, tak? Czegoś jeszcze dowiedziałeś? W ogóle dowiedziałem się dużo o wojnie. Tak naprawdę myślałem, że wojna to była po prostu czołgi, bieganie i strzelanie. Ostatni dzień zdjęciowy mój to był telefon do producenta, który wykonałem własnoręcznie z prośbą o to, żeby dał mi jakiś pojazd, jakiś transport, podstawił, kiedy skończyłem ostatnią scenę, wsiadłem do tego samochodu i uciekłem stamtąd, nie od ciebie, tylko od tego świata, który jest światem strasznym. Co miałeś w planach, tworząc ten film? Ja chciałem zrobić, słuchaj, historię o miłości, taką historię, która wzruszy i poruszy widza, a jednocześnie coś o historii naszego kraju opowie. Takiej historii, która jest raczej nieodkryta, wiesz? I te dwa zadania wystarczyły, że to jest trudny film, ale też ważny. Wierzę, że jest ważny. A ja mam tak, że mimo tego, że film się skończył dla mnie dosyć dawno temu, bo już w wakacje 2015 roku cały czas kocham Zosię, no i cały czas nie mogę przestać o niej myśleć. Jaka była najtrudniejsza scena dla ciebie? Nasza wspólna scena, o której nie mogę mówić teraz, żeby nie zdradzać finału. To była najtrudniejsza, wiesz? A dla ciebie jaka była najtrudniejsza? Najtrudniejsza była... Pewnie ta sama, ale nie chcę sugerować. No, najtrudniejsza była dla mnie ta sama i jednocześnie jeszcze jedna, chyba wesele. Bo tam niby bawiliśmy się, więc było fajnie, ale robiliśmy to raz w dzień, raz w nocy, tak. Więc było ciężko naprawdę. Mam nadzieję, chłopaku. No, jaką? Że jak zobaczysz ten film, to będziesz, wiesz... Wrócimy do rozmowy, tak się umówmy, dobra? Zobaczysz film, no, ty będziesz starszy, ja już będę bardzo stary i wrócimy do rozmowy, okej? No. Dziękuję ci. Bardzo. Dzięki.